Derenkisa to drzewo osiągające około 4 metry wysokości. W naszym ogrodzie rośnie już kilkanaście lat i nigdy nie zdarzyło się, aby drzewo chorowało czy było atakowane przez jakieś szkodniki. Nie ma szczególnych wymagań co do gleby. Rośnie w tym miejscu bez nawożenia, bez podlewania. Oczywiście, gdy rośliny były małe, to ja zawsze staram się podlewać, a gdy już są większe, radzą sobie same. Rośnie przy drugiej części przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Tutaj jest takie złoże trochę wilgotne, trochę zasobne w różne minerały, więc być może dzięki temu rośnie całkiem dobrze, ale z tego co mi wiadomo, Derenkisa radzi sobie świetnie w różnych warunkach, doskonale nadaje się do sadzenia w ogrodach przydomowych, a także w parkach. Może rosnąć jako soliter, ponieważ jest naprawdę bardzo pięknym drzewem. Ozdobą derenia są eliptyczne, jasnozielone liście, które przebarwiają się jesienią na żółto-czerwono. Na drzewie jest ich bardzo dużo, ale ozdobą ciekawą derenia są również kwiaty, chociaż one są troszeczkę niepozorne, ponieważ wyglądają jak małe kuleczki i pomponiki i pewnie nikt nie zwróciłby na nie uwagę, ponieważ są zielone, tak jak liście, ale ich ozdobą są cztery biało-kremowe podsadki i to one oczarują nas swoim przepięknym wyglądem, ponieważ drzewo, gdy kwitnie, a kwitnie przez jeden miesiąc, wygląda jakby na liściach były rozrzucone przepiękne białe gwiazdeczki. Dlatego warto posadzić to drzewo w swoim ogrodzie, ponieważ ma niesamowitą urodę i mocno wyróżnia się na tle innych drzew kwitnących czy krzewów. A oto i przepiękny kwiat derenia, gwiazdeczka, tutaj jest kwiat pomponik i cztery podsadki. Kolejnym bardzo ciekawym krzewem w naszym ogrodzie jest kielichowiec wonny. Krzew rośnie u nas również kilkanaście lat. Nie ma szczególnych wymagań co do gleby, nie trzeba go nawozić. W młodości oczywiście, tak jak wiele innych drzew czy krzewów, podlewałam. Rośnie przy drugiej części biologicznej oczyszczalni ścieków, czyli ma jednak tutaj tą ziemię troszeczkę wilgotną. Jest to świetny krzew, bardzo łatwy w uprawie. Nie atakują go żadne szkodniki. Nie choruje, nie przemarza, nie trzeba absolutnie robić koło niego nic, a jego niesamowitą zaletą są egzotyczne kwiaty, które mają kolor ciemno-bordowy, bardzo nietypowe kwiaty. Cały krzew, gałęzie, liście mocno pachną, ale najbardziej pachną kwiaty. Mają cudowny kwiat, który jest wyczuwalny już z kilku czy nawet kilkunastu metrów. Zapach to jest taka mieszanina ziół, mieszanina owoców. Jedni mówią, że pachnie jabłkami, inni, że ananasem, inni, że ziołami. Ja myślę, że wszystkie tutaj te zapachy mieszają się z sobą. Jeżeli macie Państwo w ogrodzie jakieś miejsce szczególnie dekoracyjne, to warto go, czy jakieś reprezentacyjne bardziej, tak, to warto go tam posadzić, ponieważ na pewno będzie zwracał uwagę swoimi ciekawymi kwiatami, ale przede wszystkim będzie przyciągał swoim zapachem. Kwiatów na krzewie jest dosyć dużo i kwitnie on przez jeden miesiąc czasu, czasem troszeczkę dłużej.
spróbuję dosięgnąć tędy w rejach. Nie będę podskakiwała, po prostu sobie zniżę gałązkę, a taka jest bardziej wstrząsa. Udało się. Proszę spojrzeć, czy te gwiazdki nie są zachwycające, nawet jedna odleciała. Ślicznie wyglądają na tle jasnozielonych liści, gwiazdeczki kremowe. Zwłaszcza pięknie wyglądają w słoneczny dzień, gdy przyświeca słońce. Kwiaty nie pachną. Kwiatki lichowca wonnego. Zapachu niestety nie mogę Państwu przekazać. Muszą Państwo mi uwierzyć na słowo i kupić sobie ten przepiękny krzew do swojego ogrodu i oczywiście koniecznie posadzić w miejscu bardzo reprezentacyjnym, tak aby przykuwał uwagę wszystkich gości wchodzących do Państwa domu swoim wyglądem i przede wszystkim zapachem. Derenkesa i kielichowiec wonny.